20 lutego 1919 roku Sejm na mocy uchwały powierzył Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu naczelnika państwa. Uchwała ta otrzymała nazwę Małej Konstytucji. Na placu zamkowym Piłsudskiego witały tłumy. Po odprawionej mszy świętej buławę marszałkowską poświęcił kardynał Aleksander Kakowski. Buławę wśród salw artyleryjskich wręczył Piłsudskiemu szeregowiec Jan Wężyk, najmłodszy kawaler orderu Virtuti Militari.